ostatnio widzę coraz więcej artykułów w gazetach i nagłówków i w ogóle docierają również do mnie informacje na przykład na Twitterze czy na Facebooku, że 2016 to jest w ogóle rok wideo i że aktualnie wideoblogi zaleją w ogóle świat, że blogi tradycyjne tekstowe znikną i że wideoblogi i wideo będzie wszędzie. Powiem wam jedno, nie byłbym taki optymistyczny. Pamiętam czasy, kiedy powstawały blogi, tworzyła się blogosfera w Polsce i na samym początku było to tak samo niezrozumiałe jak prowadzenie wideoblogów jeszcze jakiś czas temu, czyli nie było wiadomo po co to ktoś robi, dlaczego i w ogóle po co wypisywać jakieś rzeczy w internecie. Później, kiedy blogosfera się rozwijała, no to pojawiała się cała masa komunikatów, że blogi w ogóle zaleją świat i że wszyscy będą blogować i każdy będzie blogerem. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy ilu blogerów i ile osób, które zaczynały w tamtych czasach, dawno temu, pisać bloga, przetrwało do dzisiaj, to tak naprawdę została tylko i wyłącznie stara gwardia. 80-90% blogów umarło, ludzie się poddali, nie wytrzymali, nie byli konsekwentni przez te wszystkie lata i po prostu albo się wypalili, albo im się to znudziło, albo stwierdzili, że idą w innym kierunku w życiu i zakopali swoje blogi. Jeżeli mówimy w kontekście wideo, to w kontekście wideo będzie dokładnie to samo. To znaczy aktualnie ja też obserwuję straszliwy wysyp wideoblogów i ludzi tworzących content wideo, ale jakby zupełnie bym się tym nie martwił. Oczywiście, że aktualnie będzie tego bardzo dużo. Następnie w najbliższych pół roku, roku, dwóch latach, trzech rynek zweryfikuje. Cała masa ludzi, którzy wskakują na YouTube tylko dlatego, że myślą, że zaraz zaczną zarabiać grube pieniądze, szybko się zorientują, że to tak nie działa, zrażą się i pozamykają swoje wideoblogi. Dlatego jeżeli ktokolwiek robi coś związanego z wideo, to musi się nastawić na bardzo długi maraton i musi sobie określić, po co to robi. Dlatego wszystkim wideoblogerom rozpoczynającym tworzenie kontentu w ciągu ostatniego roku, pół roku życzę sukcesów i cierpliwości. Zmykam na spotkanie. Do zobaczenia za chwilę. Ok, jestem na miejscu, lecę na spotkanie z Mateuszem, które zapowiadałem wam w zeszłym tygodniu. Mateusz jest moim kumplem, jest przedsiębiorcą, jest osobą, którą bardzo cenię w ogóle i która naprawdę w życiu zrobiła dużo fajnych rzeczy. I lecimy pogadać na temat różnych rzeczy związanych z wideo. Tymczasem jest to spotkanie również związane z realizacją pewnego pomysłu, który mam na wideo, które będą się pojawiać na tym kanale, pokazujące sylwetki pewnych fajnych ludzi z Wrocławia i może nie tylko. Więc lecimy obgadać szczegóły w siedzibie Woodpeckera. Woodpecker to startup, nad którym pracuje Mateusz, więc potowarzyszycie mi przez chwilę. Za wiele szczegółów o samej firmie wam nie powiem, bo to będę chciał przedstawić w tym wideo pokazującym jakby sylwetkę Mateusza i jego firmy. Natomiast możecie sobie wejść na stronę, możecie popatrzeć na Mateusza Twittera, Instagrama, którego zlinkuję poniżej i możecie sobie popatrzeć, czym Mateusz się zajmował, ale to już jakby musicie sami wykonać zadanie domowe i research, bo szczegóły na temat Woodpeckera i tego, co ta ekipa robi tutaj fajnego we Wrocławiu, pokażę wam w zupełnie innym materiale. Tymczasem chodźcie, zmykamy. Jest i przedsiębiorca roku! Spotkanie zakończone pełnym sukcesem. Bardzo fajnie się chłopaki urządzili. Pierwszy raz byłem u Mateusza w biurze w dziupli Dzięcioła. Woodpecker Dzięcioł, nie? A? Fajne, fajne, fajne. Bardzo fajnie. Lecę do biura z powrotem i później jadę chyba do domu. Jeszcze mam trochę rzeczy do pozałatwiania.
Mateusz jest super świetną osobą, jest dla mnie takim przykładem przedsiębiorcy, który po prostu założył sobie jakieś cele i sukcesywnie z roku na rok je realizuje. To jest bardzo fajne. Bardzo jest miło i jest również to inspirujące na przykład dla mnie obserwować, jak Mateusz sobie radzi, jak z roku na rok przesuwa się do przodu w swoich zamierzeniach, w swoich celach. I właśnie tu wrócę trochę do tych mentorów, do tych w ogóle ludzi, którzy nas inspirują w życiu. Jakby nie zamykałbym się właśnie tylko do tego, że osobą, która nas inspiruje jest, nie wiem, Leszek Czarnecki, czy Steve Jobs, czy Bill Gates. Bo jakby są to osoby, które najbardziej znamy, bo są, nie wiem, najbogatsze, osiągnęły największy sukces i są na pierwszych stronach gazet. Ale powiem wam, jak ja do tego podchodzę. Dla mnie staram się inspirować różnymi ludźmi, których spotykam na swojej drodze. I inspiracją zarówno jest dla mnie Mateusz, inspiracją jest zarówno dla mnie mój wspólnik, czy różni inni ludzie, których spotykam na swojej drodze. Bo tak naprawdę to ludzie, których spotykamy i poznajemy, mają wpływ na nas i kształtują nas jako osoby. Więc jakby nie bałbym się tego, żeby swoich mentorów, czy osoby, które nas inspirują, szukać tak naprawdę wszędzie. Wszędzie, gdzie się tylko da. Nasi rodzice mogą być dla nas inspiracją, dziadkowie, pradziadkowie, a może nawet jacyś historyczni przodkowie, kurczę, z rodów, jeżeli takowe posiadamy. I temu też ma służyć ta drobna mikroseria, którą chcę uruchomić na kanale. Czyli chciałbym przybliżać wam po prostu fajne, inspirujące osoby, o których nie czyta się na pierwszych stronach gazet, o których nie jest głośno wszędzie, gdzie się tylko da, a które mogą wnieść niesamowitą wartość w ogóle w życie innych. Nie wiem jeszcze kiedy, z Mateuszem dzisiaj przegadaliśmy jakby szczegóły, takie wstępne założenia, jakby to mogło wyglądać. Mateusz też musi sobie to wszystko w głowie poukładać i przemyśleć. Ja też muszę się zastanowić dokładnie, jaki efekt chcę, żebyśmy osiągnęli, żeby to było wartościowe dla wszystkich. Więc plan jest taki, żeby zrobić jeszcze pierwszy odcinek w tym roku. Jest to jakiś plan. Tyle z dzisiejszego dnia pełnego sukcesów. Zmykam do domu.